Taka muzyka rozbrzmiewa w miejsko-gminnym Centrum Kultury w Siewierzu. Podczas ferii wielu miłośników muzyki i śpiewu wzięło udział w warsztatach wokalnych. Oczywiście zajęcia odbywają się już od wielu lat, zawsze w ferie, w wakacje. Cieszymy się dużym zainteresowaniem. To już taka tradycja w Siewierzu, że są zajęcia wokalne. Przychodzą wszystkie dzieci i wszystkie dzieci pięknie śpiewają. Aby pięknie śpiewać, trzeba ćwiczyć. Jednak na zajęciach, oprócz nauki, jest jeszcze przyjemność śpiewania. Spotkanie w gronie pasjonatów muzyki i atmosfera robią swoje. Przyszłam tutaj, ponieważ żeby pośpiewać, pobawić się i spędzić tak naprawdę dobrze czas. Raczej to jest tak, że nie chodzę na jakieś lekcje śpiewu ani nic. Tutaj po prostu przychodzimy, dostajemy teksty i śpiewamy i się bawimy tak naprawdę. Śpiewam od 3 lat, lubię to i po prostu przyszłam, bo są to zajęcia, żeby spędzić dobrze czas, pouczyć się dalej śpiewać. Atmosfera jest bardzo fajna, śmiejemy się, bawimy się, śpiewamy, jest bardzo fajna atmosfera. Bardzo mi się podoba, to, że wszyscy śpiewają, wszyscy chcą i śpiewamy różne piosenki. No. Od małego tak naprawdę mam styczność z muzyką, kiedyś tańczyłam, teraz zaczęłam śpiewać, znaczy nie teraz, ale wcześniej. No i tak naprawdę tak od 3 klasy podstawówki zaczęłam tutaj chodzić na zajęcia wokalne i to się tak zaczęło, że po prostu zaczęłam tak co roku i co zajęcia tu jestem. Muzyka nie ma barier. Bardzo, bardzo zróżnicowany wiek, zróżnicowana płeć również i są chłopcy i dziewczyny i są przedszkolaki i są licealiści i przeróżny wiek, przeróżne dzieci. Ważne jest to, by śpiewać i bawić się na całego. Którzy złapali muzycznego bakcyla, mogą dalej rozwijać swoją pasję. Jest tak, że w Domu Kultury naszym w Siewierzu są zajęcia wokalne od tego roku szkolnego dla 2 grup wiekowych, młodszej i starszej. I tam kształtują się takie 2 zespoły wokalne, które mają na celu koncertować, brać udział w konkursach, reprezentować gminę Siewierz. Zapisy na warsztaty wokalne organizowane przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury nadal trwają. Pasję trzeba rozwijać, a trening czyni mistrza.